Zaczynam nagrywaniem. No cześć! Tutaj Indie StarCraft, mamy 1 czerwca 2015, dzisiaj będzie Clan War. Będę grać na jakąś inną drużynę, już nawet jestem w poczekalni. Potem będzie pewnie Ladder Heart of the Swarm, a potem sprawdzę sobie Battle Legacy of the Void, a konkretnie jedną jednostkę, jaką jest Liberator. Bo ostatnio wyszła, jeszcze jej sobie nie sprawdziłem, a z chęcią właśnie zajrzę, co to za latającego zjeźdźtanka nam Blizzard wymyślił tym razem. No i lecimy. Go, go, go. Ja muszę tutaj coś z procesami jeszcze chyba. O, właśnie, procesów nie porobiłem. Może przylagować jakby co, ale może niekoniecznie. Dobra, go, go, go. Gram na Zerga. To nie będzie łatwy mecz, bo to jest ten cały Snitchable, co ja na niego grałem też niejednokrotnie i to jest całkiem niezły Zerg. Indie StarCraft, też mam replaya 30 minut z Mastera. Podaj proszę swojego maila, to podejście. Indie StarCraft na Gmailu. Kubusiek. Jak ktoś chce, żebym przeanalizował repka, to... Znaczy ważne, żeby on nie był za długi, taki dłuższy niż 20 minut, to tak średnio. No też wezmę, prawda, no ale lepiej, żeby nie były za długie, bo i tak do tego czasu tyle błędów pewnie mniejszych bądź większych będzie, że nie ma sensu, żeby taki godzinny chociażby analizować. Dobra, kółko na Zerga. Mogę trochę mniej mówić podczas tego pojedynku. No bo jednak fajnie by było go może wygrać dla odmiany. Ale ostatnio zrobiłem all-killa na jednej drużynie, więc może jak teraz w topie pierwszy mecz, to się nie obrażą. Siema Zylcu. Aha, podgłośnić sobie muszę tutaj dźwięki w grze, bo w ogóle ich nie ma. Teraz nie wiem, czy za głośno nie będą, no ale jak będą za głośno, to potem się to wyreguluje. No i zdecydowanie za głośno. Dobra, teraz może będzie lepiej. Kusi mnie, żeby jakiegoś Cannon Rusha zrobić trochę, ale na tej mapie też to nie jest takie za bardzo dobre. Siema PSK, witam nowe osoby. Chyba zagramy normalnie w miarę, takie otwarcie. Zresztą ja nie wiem, czy tak warto w ogóle normalnie z nimi czasy grać. Nie widzę dronki jego, więc chyba nam nie będzie robić żadnego hatchery w naturalną. A z drugiej strony, o dobra, jest otwarcie od spawning pula z jego strony, to jest dla mnie całkiem dobre. Czy takie znośne, może inaczej. Mogłem jeszcze tutaj przyblokować. No nic, trudno. Tacy, że on otworzył od tego spawning pula, to ja swojego pylona muszę robić na rampie, a nie w naturalu. Bo te zelwingi pierwsze mogą nam zniszczyć tego pylona, jak on by tutaj był. Jak tutaj będzie, to tak raczej nie zniszczy nam nic. No, gdzie są te lingi, panie Zergu? Są. Ja nie zajmował wcześniej ekstraktora, więc... jest mała szansa, że go tutaj zrobi. No i jakby co, to spokojnie, tutaj wszystko jest w miarę wyliczone, także te zerknięcie chyba nam nawet nie biegną do głównej bazy. A jak biegną, to też nic się nie stanie na dobrą sprawę. Aha, biegną. No, trudno. No, dokładnie nic się nie stało.
Idziemy się teraz trochę przebiec. Rozprostować z lota. Cały czas chronobusy na próby. Cały czas nie ma z jego strony żadnych konkretnych decyzji. No i ja zagram tak jak ostatnio typowe protosy grają, czyli talkery i sentry w dużej liczbie. Co ciekawe, bez supply bloków też planuję zagrać. No i za chwilę pierwsza halucynacja i pierwszy zwiat. Nie biegnij do naturala. Jest Lair. Jeden ekstraktor tam zajęty, pewnie ma Srouch. Podwójne ulepszenia, mogły być Hydry. Robimy wszystkie niezbędne ulepszonka. Przesyłamy dron, proby. Jak idealnie złapałem. W głównej bazie 7, znaczy 6. A w naturalu 7, czy to na odwrót? Zrobimy taki dość zmasowany atak. We are the slaves of Iron Shadows.
Your probes are under attack. You require more of this team.
Nasperu, I bet. What would you ask? The who? Cold. I cannot maintain. Mineral field depleted. Must construct additional pylons. I am here. I cannot maintain. Dziwna gra. Oi. Have engaged the enemy. Your warriors have engaged the enemy. Chyba cztery kolosy teraz. Orange, she
Czaj wam o kurczę. Moi broodlordy. Bardzo skillowa zagrywka z mojej strony. Jest! Pewnie, że można się zapisać na IndyCup kapcie mocy. 210 miałem AP, ma to tak się starałem, ej. To jeszcze tak nie było od dawna, żebym miał podczas 31-minutowej rozgrywki taki AP. Prosiłbym o analizę early game. Okej, dodajemy Jakuba. Siema Lanowic, witam nowe osoby. Lider się mnie pyta, czy zwyciężyłem. O, dobra, to gram chyba na kolejnego przeciwnika. Idzie na żywo, meczek. Jak to rzuciłem storma, w niego się zblinkowałem? Tam o milimetry był on inaczej. Tam on wcale mnie nie sięgnął, ten Storm Carvas. To już był bad manner z mojej strony, tak naprawdę. Już stormuję swoje jednostki. Easy game.
Dokładnie, na bicepsa dzisiaj zbieram. Szałujące 28 cm. Dobra, nie mogę niestety tego puścić, więc będzie protosu. Okej, gramy all killa, więc póki co zwyciężyłem z pierwszym przeciwnikiem, teraz będzie kolejny. Tyran! Tym razem będzie Terran, który kiedyś był w Grandmasterze, jego statystyki 48-32. Trzy razy w Grandmasterze, więc może coś tam zagra. Dobra. Lecimy zaraz dalej. Indie skupienie high level. Ale łapa i kappa, no nie! No nie. Co to ma znaczyć w ogóle? Moment. Właśnie, pytanie, czy znowu będzie 4-0? Dawno cię nie słyszeliśmy, Indy. No bo już mówiłem, że mogę mniej mówić, bo się w miarę skupiam, nie? Okej, okay, go. Ale i tak zagrałem trochę tak biednie, dziwnie i w ogóle nie wiem. Co masz za słuchawki, czy polecasz? No mam jakieś za 3 dychy ze sklepu, działają. I to jest mój jedyny wymóg tak naprawdę. I żeby nie trzeszczały jakoś specjalnie. Więc działają. Jakieś za 3 dyszki. Co piję? Jakąś herbatę, Lipton, lemon. Nie jest za dobra niestety. No ale wypić trzeba, prawda, jak się kupiło. Człowiek jest taki, wiecie, ciekawy świata, chce sobie spróbować nowych rzeczy, nowych doświadczeń, więc idzie sobie do sklepu kupić jakiś nowy napój. A tu zawód niestety. Ech. Dobra, lecimy. Kolejny przeciwnik będzie Terran. Tyrany. Dobra, mapa duża. Na Terana nieciekawa. A, na Zerga przeciwko Zergom jest jeszcze mniej ciekawa, więc mnie dobrze, że nie na tej grałem, na tego Snitchables. A ten Snitchables to jest całkiem niezły Zerg, muszę powiedzieć. Nie jest z nim tak łatwo wygrać. Zanim widzieliście, że się mordowałem. Wszystkiego najlepszego za każde inne dziecko, no dziękuję. Też wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, bo no nie oszukujmy się, każdy jest tak naprawdę z nas dzieckiem, nie? Każdy ma, prawda, jakiegoś tam w swojej rodzinie. W sumie niektórzy nie mają, bo może na przykład nie znają, nie? Ale też są dziećmi, prawda? Czyimiś. Więc tak naprawdę dzisiaj jest dzień każdego. No to jedziemy. Na Terrana tym razem. Nie wiem, czy będę wydziwiać ze strategiami, chociaż na tej mapie Blinkstalkery może nie byłyby takie tragiczne. Ale z drugiej strony, jak się tutaj Terran zablokuje w naturalu, to już ciężko go będzie ugryźć. No dobra, zła mapa do Blinka. Jednak. Chyba, że z jednej bazy, to wtedy może prędzej dałoby się to ugrać. Zgadza z inne dziecka pograć z widzami. No zobaczymy jeszcze. No póki co gram Clan War, to ja muszę to zagrać. Nie ma tak, że o, se chce, tylko gramy, panowie. Trzeba dla drużyny to ugrać. O. Dobra, jest od Reapera. Jakiś dziwny ten Reaper chyba na środku mapy zagrany. Albo gdzieś ukrył te baraki, tylko kto wie, gdzie to by mogło być. My ekspujemy. Na luzie, on nawet nie wie, gdzie jesteśmy jeszcze i pojechał w złym kierunku. Tutaj teraz trzeba pojechać tą probą i zrobić pelona. Może tutaj go zrobię. No już wie, gdzie jesteś.
No jest luzik, ten Reaper nas postraszył, ale na szczęście żadnej probki nam nie wyjął. No nawet musi użyć skana, więc jest fajnie. Ciekawe, czy zagrał co? Miny. Chyba niekoniecznie ma sporo tych Marines. Bez bunkra zagrał? Double Stalker to rule them all. We are one shadow. I think this pressure didn't work, but drop coming. No, serio? Serio? Dobra, jednak presja mu wyszła. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. A, ja to powiem bez strat z tego wyjść. Dobra, trochę pofarcił kolega. Ale i tak mamy przewagę jakby co. Co? Ta mina odpaliła? Co za oszustwo. Ach, to była tak łatwa gra.
research, you must construct additional pylons. We are one. You must place that in a power field. We move unseen. Research complete. Very wise. You require my skills. State thy bidding. You have not enough minerals. I am the time for battle. You must construct additional pylons. You must construct additional pylons. Upgrade complete. We are folks. Kassar. By life for I. Taka łatwa gra. Poszło. Sorry team. Trzydzieści osiem, trzydzieści dwa. A jaki APM był? Nie pokazuje się. Dobra, napisałem koledze, co on tam na mnie zagrał. Właśnie, donate jakieś były. Dzisiaj mam 2 złote, bo nie chce mi się robić 2 donate'ów. Dzięki, Jagduk. No tak, no i... No i sami widzicie, jak to poszło dzisiaj. Nie po naszej myśli w 100%, ale kurczę, no ten jego push od Marines praktycznie odparłem tym malutkim atakiem. I tak wiedziałem, no bo już często na mnie to grali teranie, jednocześnie tego dropa i push od frontu. I wiedziałem, co się zbliża, ale no nie była to ta kontrola, jakiej potrzebowałem. Niestety nie zielony Bushman. Jak szkolenie Niemca w piątek wyszło, dobrze wyszło. Niemiec w ogóle nie brzmiał jak Niemiec. Tylko tak normalnie jakoś tak... W sensie, super, tylko normalnie, no to fajnie powiedziałem. Tak jakoś, to nie wiem. Nie było żadnych, wiecie. Nie wyczułbym, że to Niemiec, jakbym normalnie z nim rozmawiał. W której godzinie normalnie się zaczyna Indyka dla amatorów? O 19 planowo. Witamy, witamy. Zwolno fart. Dokładnie, miał farta. Ile jeszcze będzie z tym trwać? No nie wiem, godzinę, dwie może. No, już prawie 22.
Tańcz dla widzów. No tańcz, jak zrobicie follow. Dzisiaj ma Indie, ostatnie pół roku temu byłem u ciebie na streamie, ale przedwczoraj wróciłem do StarCrafta. Jitson, bardzo mi miło. Wynik w klan może obecnie 1 do 1 niestety. A mogłem zrobić 2-0 i to nie trudno. Ale też ta mapa, kurczę, jest ciężka, bo strasznie się gość może tutaj rozłożyć. Okej, kolega mi coś napisał, nie mam pojęcia co. Chyba są dwa clan wary w tym samym momencie? Momencik. Uła. Momencik. Bo się muszę dowiedzieć. Aha, dobra, już mogę dzisiaj sobie już odpuścić. Właśnie wygrałem u Tokimona. Okej. Okay. Jakby ktoś był ciekaw tych kolejnych meczyków w tym Clan Warze, to może u Tokimona sobie właśnie obejrzeć. No dobra, no. Może Blaster Botsa? Co to jest Blaster Bots? Nie mam pojęcia. Okej, okay, mieliśmy trzy Clan Warze w tym samym momencie, ciekawie. Dobra, teraz pogram sobie Leddera. Nie pij tego syfu, no ale kupiłem, to trzeba wypić. No co, mam wylać? Nie wiem, co to jest Blaster Bot. Schleichen, Wachen, Juchen, Birchen. Tak jest, dalej się można Lancelot zapisywać do Indie Cup. No właśnie, wczoraj ten Kamel zrobił top donate'a. Jak tutaj widzicie. Czyli pustowy konkret. Duży konkret. Dzięki za followy. I tam taratam. Ja 60, dziki tos. No i Jitson. Jitson. Niełatwo to wymówić. Dzięki wielkie za follow dzisiaj. Mono Battles. Ale ja nie chcę za bardzo 4x4 robić wybrane na streamie, bo wtedy mam strasznie mało klatek często. Niestety, komputery są słabe. Działa to jak działa. Zobaczymy, czy się dzisiaj na bicepsa uzbiera. Czy biceps będzie wystawiał? Bo to nie jest tak, że wiecie, o, se na bicepsa ja chcę uzbierać kasę, tylko to było wynikiem głębszych przemyśleń. Bo wiecie, ja za jakieś... 6... No 8 miesięcy pewnie będę musiał stąd wyjechać. A z tego miejsca, gdzie teraz jestem. A żeby to wszystko wynieść, to przydałby się jakiś chociaż minimalny ten biceps. Więc ja tutaj już myślę przyszłościowo. Żeby dało się po prostu to fizycznie wykonać, prawda? Dobra, gramy znowu na jakiegoś terana. Grandmastera. Zobaczymy, jak pójdzie. Odkąd linka się pojawiła, to średnia widzów spadła do 114, a przeważnie było 150 plus. Tak jest, ksemelagę, praktyki już załatwione. Niestety jednak nie na Śląsku. Tylko tutaj. Ale może to nie tak źle. Przynajmniej to mieszkanie nie będzie stało puste. Znaczy puste, tam siostra by miała praktyki w tym samym czasie chyba. Jedziemy. Z chęcią mu, kurczę, spróbował, teraz tak przeciwko proxysem zagrał Terrańskiemu z chęcią. Ja nie wiem czy, tak po prostu. Bo chcę. Ale chyba nie ma.
Jest SCV. Nie ma Command Center First. A to jest Reaper. Całkiem szybki ten Reaper. Chyba już teraz zobaczę tego Reapera tutaj, mi się wydaje. Jeszcze nie. A, bo może ten jak w miarę typowy Reaper, ja tylko takie schizy mam. Dobra, jednak w miarę typowy. Jak ty tak tracisz Reapera, co ty robisz w Grandmasterze? Kto ci dał Grandmastera? Gdzie był promotor, że tak zapytam? Sorry, że tak spytam, a miałeś jakiś test na przyjęcie na praktyki? Oczywiście, że nie. Bo ja nie mam takich praktyk, wiesz, takich poważnych, tylko takie, żeby były. A, dobra, znowu kolejny od Factory, tak? Już się, kurczę, zadziałało raz, to już będą męczyć tymi minami. Dobra, ale ja teraz się tutaj zaprę normalnie ręcyma i nogyma. I będzie tak, że uczciwy polski gracz będzie musiał, kurde, przegrywać od min. Jak być nie będzie. Ogarnij tych Marines, ja wiem, że oni tu idą. No już idą. Trzy na 10 bym dał za tą obronę. Już widzę, jak wlatuje po prostu tym dropem. Nie wlatuje. We
Z dwóch baz chyba coś będzie kombinował? Wszędzie. Znaczy cała armia w jedno miejsce chyba z jego strony póki co. Wikingi. Oj, Olin z dwóch baz, czyżby? O, tak to wygląda póki co, panie i panowie. Coraz bliżej 200 milionów. Nie wiem, czy ja to obronię bez szarży. Dzięki wielkie za donate'a. No, to jest all-in z jednej bas. Znaczy, z dwóch bas, co ja mówię. Może zrobię jakąś ninja ekspansję czy coś? We proceed. Cold is the void. As all. You require more vesping gas. You require more vesping gas. I. So SCV. Direct us. We are the voice of the eclipse. We Fucking race! Yes, this race fucks real hard. O, jakiś konkretniejszy donate widzę wpada. Monkey91, masz to minerałków, dziecko. Super. Dzięki wielkie, Monkey, za wsparcie. Pamiętam Monkeya z BGT w tym roku. Dzięki ogromne. Także powoli, ale no trochę nie... O, a nie, już myślałem, że has do mnie, ten prawdziwy has napisał, to jakiś Polak. Dobra, to przeciwnik 127, 118 statystyki, 157 grandmasterze.
A ja znowu nie mam Grandmastera. No i o co chodzi? Skoro dziś dzień dziecka, to Indy powygrywa z nami dzieci nieprosto. Tak więc Indy Starcraft, jak grać Proxy Gate'y? No masz na moim YouTubie pokazane na przykład w PvP, jak grać Proxy Gate'y. Niekoniecznie musisz grać to ze Stalkerami, to wersję z zalotami też możesz. Na 10 supply'u obydwa gate'y stawiasz wtedy, jak robisz zaloty. Sztormiarze? No sztormiarze też by pomogli obronić tego Olina, ale... Wydaje mi się, że ta wersja jest trochę bardziej pewna, że jest dużo kolosów, tak około 6 i... Dużo Blinkstalkerów, żeby szybko się pozbyć wikingów, też jakichś zlotów, też fajnie mieć w sumie. No właśnie dzisiaj te gierki z widzami... Dobra, to może jeszcze... O! Dropped Frames, o co chodzi? To może jeszcze jedna gierka ladderowa, Olina zagram, czy za coś takiego. Potem sprawdzimy sobie Liberatora w becie Legacy of the Void i potem pogramy z widzami. No, dobra, tak będzie. Tak będzie, tak powiedziałem. Indy, miałeś tytuł zmienić, jak łatwo wygrać na Laosa. Zaraz Luki, właśnie sprawdzimy tą betę. Tego Liberatura. O, Matema Terran, graliśmy na niego. Ja sobie chciałem zapamiętać, że on miał chyba taki specyficzny styl gry Terranem, co nie? Pamiętacie, wczoraj to było, nie? On kombinował te dropy z Mi, potem te Banshee, potem jakieś w ogóle nie wiadomo co i... Chyba był ten gość, co? Ale teraz gościzujemy. Proxy Stargate. Proxy Stargate kleci. Albo może z tymi gatewayem spróbuj. Ale ciężko, że ten gateway, bo ja nie umiem z tego z gatewayem proxy zrobić. Nie uczyłem się go nigdy. A tak na czuja to trochę słabo. I też raczej nie wejdzie na gościa, który rzadko zaczyna, bo to... Wydaje mi się, że ten... Dzięki za follow, bo to proxy z gatewayem, wydaje mi się, że dlatego tak często Koreańczycy stosują, bo tam jest bardziej Uteran powszechny Command Center First i to wiadomo jest taka konkretna kontra na to otwarcie. Wydaje mi się, że dlatego oni tak często tam to zagrywają, a w Europie to tak ten proxy gateway tak chyba nie bardzo działa na Terran. Zresztą rzadko widzę, żeby ktoś go tam stosował właśnie. No to co, no to proxy Stargate'a zagram. Skillowo zakończymy ten ladder europejski dzisiejszy. Gdzie mieszkam? Obecnie w Ciechanowie w mieszkaniu. Ale normalnie na wsi mieszkam. Koło Nasielska. Z Nasielska jest pasza. Widzicie jakie skupisko skilla w jednym miejscu? Przynajmniej w Counter Strike'a. Gdzieś tam Jarek pasza ćwiczy, a on chyba się wyprowadził gdzieś teraz, nie wiem w sumie. Nie znam Jarosława. Dobra, teraz tak, gateway. Co go postawimy? W sumie na 12 powinienem tego gatewaya stworzyć. Ale byłoby jeszcze szybsze do proxy. No ale nic. Postawimy to proxy w mało spodziewanym miejscu. Tu, a tu jest proxy baraki, nie? A, nie, jednak nie ma. Znaczy są. Są, odmieniamy. Po polskiemu mówimy, po polskiemu. Dobra. Gdzieś tutaj się przyczajmy z tym proxy Stargate'em. Tu go bym widział. No i tutaj jedna propka za dużo do gazu, na chwilę. Gdyby tylko w tego StarCrafta grał, no głównie gram w StarCrafta, te... Kurczę, no i muszę ten zwiad robić, nie? Mówię normalnie... Nie byli sobą, jakby tego zwiadu nie było. Po co robić o ten zwiad? Co was, ciągle ktoś tam proksuje? Prosi mnie, żeby zrobić jakąś wersję w ogóle z Voidrayami. Dobra, nie otworzył od Command Center First. Aha, będzie się zabudował. O, jeszcze zagrał od Faktorki. Ale on wtedy też tak zagrał. Ja
Znaczy co? Zrobimy ciekawego tego Olina faktycznie, a nie tak. Nie będzie to banalne zagranie. Zrobimy otwarcie niebanalne. Go, go, go! Znaczy, Oracle zrobimy, nie? Ale zobaczycie zaraz, jak to ewoluuje. Normalnie, chodząca innowacja te moje build ordery. O! Już się zaczyna. Spokojnie, nie stracę tej oraku. Wiem co robię. Co w tym miejscu ją zakopał? Ożeż ty oszuście. Oby cię... No nie! No ale kto tutaj zakopuje? No tutaj się zakopuje gdzieś. No, no co za kpina? Nieważne. Gramy dalej. Spoko. 10 na 10. No kpina po prostu, panie i panowie. Po prostu kpina. Nic się nie stało. Nic się nie stało. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Ty gadzie farciarskie, nie? Po prostu. No, jeszcze Stitch Tanka, tak. Fart. Po prostu czysty fart. No nie no. Nic się nie udało. Wszystko co się mogło zepsuć to się zepsuło już. Co to jest? Co to jest, ja się pytam. Luzik, ja wiem jak się gra z jednej bazy. Nie będzie tak, że ja po prostu będę ekspować. Nie ma. Nie ma takiej możliwości. On sobie pewnie zaekspuje, zrobi ekonomię. O, tu jest mina, teraz ją widzę, ale jak zakopają za budynkiem, to weź to zauważ. Jeszcze tureta ci postawi. I tu jeszcze mina jest pewnie za tym. A co on co ma? No, niewiele ma. Luzik, ja wiem co trzeba robić teraz. Has po prostu mi podpowiada, nie? Has by też tak. Has by też nie ekspował, gwarantuję wam to. Jak mogłem zapomnieć w ogóle? O nie, zapomniałem o... Kurczę. No kompletnie zapomniałem. O Sentry. Sentry very important. Nie wiem co trzeba robić, spokojnie. Cały czas wiem. Aha, jeszcze więcej wikingów zrób. Jeszcze mi ostrzela to. No czemu on robi wikingi dalej?
Damy radę. Tylko wyjdzie z bazy. Czekaj, czy nie, no nie rzuci mi jeszcze skana. A co on wie, że ja nie zaekspowałem? Jest tutaj to SCV jego? A, bo on ma SCV, to cały mądry teraz jest. Oho. Okej. Peniksa teraz trzeba będzie zrobić chyba. Użyjka, dalej wiem co trzeba robić. I stalk through the storms. Understood. I will. Taka to robota, widzicie. Jeszcze zaekspuje. No na bang on zaekspuje i nie zejdzie z tej rampy. Nigdy. Już zaczyna się bunkrować. Wikingi milion zasięgu. No zjeżdżaj z tej rampy. Ile mam na ciebie czekać? Jeszcze mi dropa z min zrób. O, wykopał coś. Spokojnie, mam taki oddział. W takiej minucie to się musi udać. Go, 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 1-0. Mówiłem, a nie mówiłem. Jeszcze wyleczysz tego tora może. A easy game, wiedziałem, że się uda. A easy, easy. Pro playsy, widzicie na sam koniec. O, Yuki Donate poleciał znowu. Jak się fajnie ten zapełnia. Bo jesteś prawdziwy i nie wymusza wpłat. Czako! Czako, lubię tą nazwę, bo to mi się kojarzy z hełmem w Diablo. Czako, czako. Dzięki ogromne za wsparcie. I widzieliście po prostu... Ale to wiecie, to, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Ja się poruszam po takich zagraniach jak Kozica, ale wy pewnie jeszcze tak... Byście byli niepewni, co trzeba robić, myślibyście. A zaekspuję. Zastanowię się może nad jakimiś kolosusami, a co? Przecież oraku trzeba robić. Przecież to było oczywiste. 118,95 jego statystyki, no i dostał srogą miazgę na sam koniec. Myślę, że powinien wyłączyć tą grę natychmiast i odpuścić. A, sorry, bo nie podpisywałem wam ludzie na prywatne wiadomości na StarCrafcie, ale teraz zmieniam się na betę. Legacy of the Void. Zobaczymy sobie tego Liberatora, a potem gramy z widzami coś. Teraz będę sprawdzał Liberatora, Burn My Soul. Coś mi się wyłączyła aplikacja w ogóle. Aha, restart na... update'y w ogóle! Wow. Nasz polski has, dokładnie. No może on ma ninja? Ja mógł mieć, wiesz? Mógł mieć. Wygrałem El Chainico, wygrałem. Zresztą to był free win od samego początku. Zauważył w 100% co zagrałem. Potem wyszedł z bazy i tak przegrał. Easy game, wystarczyło zrobić cokolwiek. Grę z widzami, no właśnie się też zastanawiam, ale może spróbujemy tego Mono Battle, albo G4x4 może? Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, odpalam betę, uwaga. Może się musi spaczować? Nie, chyba nie musi. No kurczę, chyba będzie ten biceps jednak. Ej, ale ja bez kitu muszę trochę tak poćwiczyć, nie? O. Co? Ściąganie 1 GB? Coś jest nie tak. Coś mi się tu nie podoba. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. O, to najcik wpadł? Chwila. Dobra, działa jednak, nie muszę nic ściągać na szczęście. Dziwnie to wyglądało. Ale to ten gigabajt też by się szybko ściągnął. Dla dzieciaka na dzień dziecka. Więcej Special Tactics.
A dzięki wielkie, Kamel, to oznacza, że mamy 100%, będzie biceps. Znaczy się, nie tak szybko, nie? Bo to wiadomo, nie będę żadnych strzykawek używać, czy innego tam oleju rzepakowego. O, oleju rzepakowego sobie w miejsce potencjalnych mięśni nie będę wbijać. Ej, zobaczcie, co się w ogóle stało tutaj. Chwila, muszę coś włączyć jeszcze. O, to włączymy. Tu jest ciemno, ale tak ma być. Chwila. Zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Aha, jeszcze to wyłączę na chwilę. Zobaczcie, jaki czat jest ciekawy. Coś zmienili. Yo, people! Hello, every one of ya. Dobra, jest jakiś czat taki ciekawy, nie? W sumie. I ludzie już na nim są. A to już coś zmienia. Plus jeden do bica. Czy zarezerwowałem sobie Windowsa 10? Nie, jeszcze nie, ale jest u mnie to powiadomienie właśnie do tego, że sobie mogę spaczować, jak już będzie taka opcja. Więc fajnie, ale na pewno na 10 przejdę, jak już będzie ona w miarę tam, wiecie, jak... Myślę, że jakiś czas po premierze to przejdę na tą 10, ale to fajne, bo każdy może na nią przejść, jak ma 7 na przykład nawet rok po za darmo. Lurkers are pretty good, napisał TCZil. Ty, czat mamy jakiś. Ciekawie. Podoba mi się, że jest czat. To co, idziemy na matchmaking. Ale tak na człowieka, od razu tego liberatora sprawdzać? Ludzie, co myślicie? Czy najpierw tak... A na człowieka, na żywym organizmie przetestujemy. Od razu. Moment. No jak zwykle muszę się ten osmarkać. Przepraszam. Dziwna ta moja choroba, bo tylko lewo idzie, tylko lewo. Co sądzisz o kompozycji na Terka Phoenix Colo? Jak najbardziej grywalna, zwłaszcza na dużych mapach i... No jest dobra, Blue. Jak najbardziej można grać Phoenix i Colossus. Rzadko to gram. Ale, no. Powiedz nam, jak chcesz kupić bicka za 100 zł? No kupię rzeczy, które mi pozwolą zrobić bicka matmie 1. To jest, wiesz, to jest duży skrót myślowy tutaj użyty. Też możliwe, że sobie podkładkę w końcu zmienię, bo moja mi się wytarła i ma takie różne dziwne, brudne miejsca, że je mogę zdrapać i widać, wiecie, loga tej firmy, SteelSeriesa. Więc chyba podkładkę też sobie zmienię w końcu po 2-3 latach. Jakieś powygrywałem, ale z tych wszystkich, co powygrywałem, to mi teraz została tylko large, czyli taka naprawdę duża. Coraz bliżej 200 milionów. O kurczę, jeszcze donatują. Good luck, have fun. Dobra, to ludzie, wiadoma sprawa, staramy się zrobić liberatora. Dorzucam jeszcze na czeską metę, którą poleca Spaceon, ekspert od siłki. Co? Jaką czeską metę? Nie wiem, muszę obejrzeć ten jakiś odcinek Spaceona, co mówisz, Kamel. Ale nie oglądam tego regularnie, tylko czasem jak mi coś weźmie, albo na Network ktoś wrzuci linka. Dobra. Oczywiście, żeby zagrać te liberatory, trzeba mieć dużo gazu, więc my tutaj już podwójne gazy robimy. Znaczy dużo, no 150 na 150 chyba kosztuje ten liberator, jak dobrze pamiętam. Przeczytałem tam. To i owo. Nika będzie zadowolona z bicepsa, nie mam pojęcia, czy będzie zadowolona. Nie mam pojęcia, czy ją to obchodzi w ogóle. Ale no. Liberator to syf na razie. Chwileczkę, bo do gazu wysyłam. Niby versus muty, a 5 zasięgu, więc what the fuck. Jak to 5 zasięgu? On ma podobno jakiś siege mode, że się może tym, że jakimś czołgiem jest latającym. Taka dziwna mapa. A nie, dobra, to jest ta mapa. Myślałem, że coś zmienili. Nie. Dobra. Orbital oczywiście. No i factory. No i Merina może jakiegoś też dorzucimy. A co on ma za rasę? Terran też, no rany. Ale dobra, no to... Ostatnio jak grałem TVT w becie, to przegrałem na te czołgi podnoszone przez Medivaki, więc może też je najpierw zrobię, a dopiero potem pójdziemy w liberatory. Nawet fajne mikro jest. Znaczy mikro. Przenosisz jednostkę i ją ustawiasz z powrotem, no. Takie mikro. A, ripery robisz, kurczę bycie. A nie, tylko jednego zrobił. Aha, ekspansja to jest ekspansja, nie? Takie grubsze. Wygląda jak ekspansja, dobra. Ja zrobię Heliona, żeby tego Reapera skontrować. No i robię też Starporta.
Co by tu zrobić? Nie, no bo tego za nic nie robimy. Pobawimy się z siege tankami latającymi, dokładnie tak. Dobra, już mamy w gotowości, czego potrzebujemy. Chyba będzie lekki supply block, chociaż może... Nie, nie będzie, dobra. Znaczy minimalny na SCV, ale to luz. Nie potrzebujemy SCV-ek, jak widzieliśmy po poprzedniej grze. Poszło nam normalnie, łatwiej. Łatwiej się nie dało wygrać gierki. 13 minut na jednej bazie, masakra. Witam negocjator, witam nowe osoby. Pieniądze. Coraz bliżej 200 milionów. Ej, ludzie, masz 4 SCV w gazie. O cholera, masz rację, Kamel, ale dzięki wielkie zawsze. Donate'ami mi przypominają o liczbie SCV w gazie, no nie mogę. Co tu się dzieje? Dobra, zobaczycie teraz, uwaga, akcja. To teraz się już zaczyna coś dziać. Go, go, go. Aha, nie rozstawiłem go. Za moment. A już może go podnieść w momencie rozkładania. A nie może w momencie rozkładania go podnosić, tylko musi się najpierw rozłożyć. No jednak nie taka technologia, wiecie. Idealna. Dobra, co trzeba, żeby... O, już teraz mogę liberatora bez dobudówki? Nieźle. Taka sytuacja. Ready for pickup, yes. Zobaczcie, jaka imba. Patrzcie i obserwujcie normalnie. Yep. No w ty skupisko wal czołgu! No myśl troszkę! Dobra, lubimy liberatora, uwaga, gwóźdź programu! Dawaj, 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 wychodzisz! Co to jest? On ma tu coś. W tej chlabie coś opracowuje się, dobra. Dawaj, wariacie. Co ty umiesz w ogóle? W powietrze strzelę, dobra. Ty to on wygra z Wikingiem może? Jak on zasuwa w ogóle? Taka furgonetka. Jazda. Aha, to jest ten jego siege mode, który trzeba opracować. I to jest... Aha, to jeszcze armory muszę zrobić. Run. I frytki do tego. Minę zrobimy, Ravena też zrobimy. To do turetów też zrobimy. Tymi wariatami idziemy się zdropować. Ten nam kupi czas w razie czego. A to on nie ma ekspansji tutaj. Dobra, to tutaj się wyładujemy. Ole horas, ludzie! Te place'y. Gdzie jest ten Viking? No ja chcę zobaczyć, jak to strzela. No gościu, zatem myślę, że ja chcę to ugrać. Chyba mnie poszedł skontratakować. No to ja już zgłupiałem. Dziwna ta gra. Dobra, liberatory robimy dalej. Czemu liberator mi zginął? Fuck! Czemu on wygrywa? Ja tak nie chcę. Dobra, mamy liberatora kolejnego. Jak ty strzelasz w ogóle? Ujawnij ty się. O! Jak dziko, ale coś szybko padł. A, bo tutaj milion
jednostek w niego strzelało. Gdzie są te czołgi moje? No jadą, jadą i nie mogą dojechać. Tego zaminujemy teraz. Sobie wyobraźcie. Oj, padła ta minka. No ta też padła. No dzisiaj się zakop. Czołgi mamy, wszystko mamy. Wszystko jest pod kontrolą. No dobra, może nie wszystko. Tutaj więcej SCV muszę sobie. Luzik. Wszystko jest normalnie wyliczone. Nalajcie. Teraz go do ściany go. Takiego walla z turetu zrobiliśmy też. Easy game. No ale liberatory to mnie jeszcze nie urzekły swoją tą prezentacją. Tyran Indie, what the fuck? No gram w bytę, poznajemy, bawimy się trochę. Ale ten liberator jakiś taki bez wyrazu jeszcze. Nie widziałem, kurczę, jak jest rozłożony. Jeszcze raz musimy zagrać. Jakieś donaty były, chwilę. Dorzucam... Aha, 4 CV w kasie. Nie mogę donatem powiedzieć, że ma się 4 CV w kasie. No w każdym razie dzięki ogromne, Kamel, oczywiście. Zrób ich tak 6 lub 7, wtedy jest moc. A one mają obrażenia obszarowe? Bo tego nie wiem. Siema, witamy, witamy nowe osoby. To jest mega. Ta, czołgi przenoszone przez Mediwagi to jest jakiś, to jest troszeczkę żart. Wydaje mi się, że trzeba w TVT albo rushować do tych czołgów właśnie, chce się być agresorem, a jak chce się to obronić sensownie, no to Wikingi oczywiście. Jak jeszcze inaczej by można było? To skąd ten? No, nie przychodzi mi nic do głowy. Albo jakby było dwóch teran i obydwaj mają mediwaki z sieczonkami, tak mi krują się wariaty non stop. Zagra jeden na jeden. Ma ktoś? Jak ktoś z widzów ma Battle Legacy of the Void, to ja z chęcią zagram. Tylko musi wejść jakoś na jakiś kanał. Nie wiem, jak tu się teraz wchodzi na kanały w sumie. Czy tam na general czacie ktoś jest? Bo nie działają grupy, nie działają klany. No, zmienili też friend listę trochę, z tego co widzę. Wow, ale zrobili innowacje. Jak najadę na kogoś, na przykład mojego znajomego, kto ma Real D na friend liście, to wyświetla się jego ksywka i ten numerek, nie? Żeby go dodać tak zwyczajnie. Wow, wow, wow. No jak oni to zrobili? Ej, to dobra, to na, kto ma betę, niech do mnie się zgłosi. Tylko chwila, jaki ja mam numerek dla odmiany? 986, Indy 2, 986. Indy 986. Oj, z kapslokiem. Indy 986. Jak ktoś wy będzie chce zagrać, to niech napisze. No, zagrajmy sobie, bo w sumie wolę z widzami zagrać niż tak na ladderze. Znaczy na ladderze, to nie jest ladder, tylko jeszcze nie rankingowe niestety. Nie ma laddera w becie. Podobno Siege Mod Liberatorze jest mega mocny. Ale długo się do niego też dochodzi. W który dzień robię analizy replayów. Nie ma stałego dnia, ale na pewno raz w tygodniu to zawsze się pojawia. Pewnie zrobię to w środę. Czyli za dwa dni. Że opóźnienie mam duże? Jest takie coś jak wersja beta, że jest o wiele mniejsze opóźnienie. O, jest Slaus Pompka do mnie napisał, super. Jest takie coś, beta na Twitchu, że jak to włączę, to jest jeszcze mniejsze opóźnienie. Więc no. Więc może to ma Emil włączone, dlatego u niego jest mniejsze opóźnienie jeszcze. Ale ogólnie to jest 30-40 sekund powinno być. Dobra, muszę jakoś zaprosić Lausa do swojej gry. Nie wiem jak. W sumie... O, Sando mnie wbił. Jak on to zrobił? Jak ty to... Jak ty to zrobiłeś, Laus?
No i on to zrobił. Da się jakoś, nie wiem, nikomu mam w sumie. Okej, okay, nieważne. Jakoś ten czat też inaczej działa, trzeba będzie się go nauczyć. W liście znajomych taki kwadracik się pojawił. Miał masz mnie na frame. Aha, i to działa. Dobra. Good. Dobra, to gramy. Dobra, lecimy. Na Lausa. Laus ma betę, jak się okazuje. Indina biceps. No, tak wyszło. A już się rozbierało. Teraz ewentualnie na podkładkę można by zrobić, że umownie teraz kolejne dolary są na podkładkę. Bo sobie jednak chyba chcę ją kupić, bo tam mnie trochę zniechęca. I też wydaje mi się, że na mój stół, który nie jest najrówniejszy, lepsza będzie materiałowa, bo ta plastikowa tak się trochę, wiecie, zapada w środku, jak na nią nacisnę na przykład, więc częściowo ona jest niby w powietrzu, niby na stole, tak nie wiadomo. Przydałby się równy stół do tej podkładki mojej obecnej. Ona też jest wytarta i tak mówię, syf na niej trochę jest. Zagrajcie w StarCraft Mods. Nie no, teraz spróbujemy jeszcze raz te liberatory zagrać, żeby je poznać, w ogóle o co z nimi chodzi. Ja nie wiem, czy one jak się rozstawią, to czy mogą atakować naziemne? Czy jak to jest? Powiedziałem Lausowi, żeby nie raszował w miarę możliwości. To sobie spróbujemy właśnie się pobawić troszkę. Indy, co się stało? Jak to, co się stało? No gramy. Laus chyba nigdy nie zapomni, jak proxygatowcom zagra. Krzycąc się pije, czy długo będziemy grali. No jeszcze chwilkę na pewno tutaj. Sobie chcę sprawdzić pewne rzeczy. Z tą betą. Chcę zaekspować szybko, też nie ukrywam. No, zaekspujemy, a potem w liberatory chyba pójdziemy. Laus pewnie podsłuchuje. No to co, będzie otwarcie przypominało nieco to z Heart of the Swarm. Bo Reapery. Chociaż nie wiem, czy Reapery mają do końca sens. Nie no, chyba mają jeszcze sens na O, bo Reapery w ogóle mają tą fajną umiejętność. Dobra, nimi też się pobawimy. Taką minę mają. Odpal Lola i gaz w kuchni. Tak naziemne na rozstawionych. Aha, nie można się poruszać, ale na naziemne też jest ten liberator. Okej, okay, dziękuję. Za info. Zobaczymy. Chwila, muszę coś napisać. Albo i nie. Teraz tak, jeszcze jeden Reaper. I już z powrotem idę tak, z powrotem w gaz. Dobra, on ma umiejętność fajną, pod D. Jakąś minę. Aha, no i to wiadomo. Może skakać. Puść mnie, żeby może jeszcze tutaj... Aha, nie pod Q, tylko pod D. That's skill. Porywaj. Aj, nie poleć. Chyba Laus się wkurzył i jednak będzie nas chizować. Wyrzuca w powietrze. Mam wrażenie, że on zaraz będzie mieć szybkość. Nas zdraszuje nieco. Czy się zabunkrujemy już? Aha, tu jest przejście, no super. Dobra obrona! Mam wrażenie, że Laus coś nie idzie na ugodowy tryb rozgrywki, tylko będzie nas atakować.
Dobra, ja muszę na pewno armory też zrobić. A mam mało tej ekonomii jeszcze. Liberatory mogę robić, ale i tak te chleba muszę zrobić. Dobra. Dwa starporty są. Wydobycie gazowe za chwilę będzie. Dobra, idziemy się przelecieć Reaperami. Ale będzie. Zrobimy rafinerii. Dobra, odkrywamy. Co tu nasze jednostki umieją? Coś mi gra. Halo? Babcia z życzeniami, jakby ktoś był ciekawy. Zmieściła się jeszcze w dniu dzisiejszym. Dziękujemy, lecimy. No, takie sobie teraz to moje mikro było. Dobra, dawajcie w te liberatory, mnie reszta nie obchodzi. Armory nie ma jeszcze. Zobaczymy, co one potrafią. Ciekawe, czy z metaliskami sobie radzą, nawiasem mówiąc. Tak jest, ciśnień dzisiaj bez linki, ale spokojnie. Jeszcze się na pewno pojawi. Wiecie, żebyście się tak za bardzo nie przyzwyczajali, nie? Jeszcze mnie wygryzie ze streamu i będzie koniec. Nie będzie już Following the Starcraft, tylko linka będzie siedzieć tyle z tego streamowania. Ale one fajne są. Znaczy, tak fajnie się poruszają. A mają taniec? Nie no, na pewno nie zrobiłem Blizzard tańca, jak to jest jeszcze beta i te jednostki w ogóle mogą wypaść z gry. Także nie potańczą nam. Dobra. Armory zaraz nam się zrobi, zaraz robimy... O rany, 200 to kosztuje. Się długo robi jeszcze. No nic. To co dorzucimy do tych liberatorów? Ja myślę, że piechotę jakoś. Coś takiego, no. 6 zrobimy. Laos pewnie już ma tam milion tych swoich bronek. A ja tutaj eksperymentalnie chcę. No, już widzicie, co go zagram, znaczy za chwilę zobaczę. I bum bum bum. No takie sobie te liberatory póki co. 4 nie zniszczyły w miarę szybko Overseera. Ale szybkie są. No bo zobaczymy, zaraz będziemy mieli te swoje rozkładanie. Serio? Nie ma przejścia? Nie wierzę. Dlaczego one się tak tu zbugowały? A, bo tu nie ma wyjść. No dawajcie, zaszalejmy. Co to robi? O! No i atakujecie, czy nie? To budynków chyba nie może atakować, co? Okej, okay, nieważne. Fail póki co. Nie poatakują. To nie! Fuck. O nie. Bandit.
No zaatakuj, no Laos, ale no mógłbyś jednak troszkę... Po prostu bez, no Laos, ja cię nie rozumiem. O, 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 uderzył, 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 uderzył. O, ciekawe. No, takie coś, jak sami widzicie. Nie wiem, co o tym myśleć póki co. Ale gramy dalej. Nie. Złe manewry tego zawodnika. Dzisiaj. Ale to nie atakuje budynków, co za lipa. Dziwny ten Siege Mod, bo i ma mały zasięg i w ogóle tak jakoś, nie wiem, dziwnie. No dobra, ale robimy Marines. Ale mam nadwyżkę. Rozbijamy ją, co? O, nurki zrobił. Sniped. Ale on będzie lurkery robił Marines, to mi się też za bardzo nie podoba. Hehe. Hmm. No, zrobimy te czołgi może jeszcze jakieś. Fusion Core, co to jest? Cyklony mają... Aha, leży w latającym głosie. Okej, okay, te liberatory są dziwne. Ale gramy, gramy. No gdzieś się zakopię, prawda? No. Okej, okay, jakoś poszło. Co to jest? I don't even know. Czołgi, też ich trochę porobimy. Oho. Hydra. Upgrade complete. Jakoś tak, nie wiem. Siege tanki. Liberator. Jak on zrobił ultraliski, to pozamiatane chyba jest. Deszcz mu. Sobotni. No nie porwałem, nie wiem jak was. Indie to jest skill, który działa jak wroga jednostka wejdzie na pole. No wiem. Ale ten liberator musi być cały czas rozłożony i to tak... A, on TT jeszcze się nie złożyły nawet. Dobra, robimy więcej czołgu, bo to czuję, że jednak nie ma tak stary, dobry czołg. Nowe jednostki nowymi jednostkami, ale trzeba zrobić coś, co wygra grę. Może. Okej. Nawet sobie tu zaleci. Dobra, wychodzimy gdzieś, co? A ci w ogóle wyjechać nie mogą? No widzicie, taka sytuacja. No to co, no to idziemy na niego powoli. Go, go, go! No jak to zadziała?
Dawaj w te liberatory, panie. No nie podejdziesz nawet? Ech, no nie umie się bawić. O, jeszcze kontrataki, tak. A ci się zatrzymali, nie! O, zrobił te ultraliski. No uciekał tych liberatorów jak od ognia jakiegoś. To jest zwykła jednostka. Aha, no dobra, nie, niezła nawet. No nie, to jest, nie da się, to se nie da. Dobra, te liberatory są mega dziwne. Nie wiem w ogóle co mu robić, nie? Znaczy zbić nadwyżki na pewno, ale... No co wychodzi z tego po prostu, no to jest... This makes no sense! Chyba nie wie, że tu zaekspowałem w ogóle. Ludzik. Nie sądzę, żeby Marines mogli mi wygrać tą grę. Ale wierzmy w to. W ogóle Krypt nie jest w mojej bazie. To jest normalne środowisko terrańskie. Co zdarza się. No trochę wizji na tej mapie złapmy. Dobra, ultraliski jakieś. Queeny zrobił? Ty wariacie. A ja nie mam kurde tych. Oj. Dobra, 1A wyszło. Wyszło. No, prawda? Co za problem. Aha, tą bazę chyba mi zniszczył. To ja może nie tory, tylko teraz helbaty dla odmiany. Ale dziwna ta gra jest, masakra. Totalnie nie wiem co robić. Ale gramy. Pełną parą. Thank you.
Gdzie ma te jednostki? A tutaj to jest. Niewiele tych ma. Chyba jakieś ultraliski robi. A brutlordy zrobi. Easy. Mega dziwna gra. Okej, okay, GG. Mega dziwne. Dobra, jakoś poszło. Dobra, wracamy do Heart of the Swarm. No liberatory, wam powiem, dziwne są z tym swoim atakowaniem. Nie wiem też za bardzo, gdzie mielibyśmy je używać. Ale... takie no... no, właśnie. Czy grałem w Alfę Carbota? Jeszcze nie grałem. Także biceps będzie. Może się uda to zbierać na podkładki nawet. Niebawem. Może po prostu ją gdzieś tam wliczyć w koszta. No to w sumie nawet przydatna rzecz. Dobra, wychodzę z tej bety póki co. Liberatory, no naprawdę ciężko mi o nich coś powiedzieć sensownego. Takie są... tak, takie... nie wiem, do czego one służą w sumie. No niby szybko niszczą jednostki, bo ten ostrzał jest coś konkretny. Chyba 85 tam było tych obrażeń, nie? Z jakieś duże jednostki w sumie niszczą, ale z drugiej strony mały zasięg mają. Taki machine gun stojący. Niby szybko strzela, niby wolno. No pewnie trochę do kampy, tak żeby ktoś miał ciężej przełamać naszą kampę, nie? To się ustawi takich kilku. Siema Seltkirk, witam nowe osoby na streamie oczywiście. No, jak się zastanawiam dość mocno, do czego te liberatory poza takim wzmocnieniem kampy jeszcze by mogły być. No, do harasu to tak, no niby się coś, to, ale to tak nie, no to ktoś się zareaguje na czas, na pewno się zanim rozłoży, zanim się złoży. To tak średnio. Do gonienia też jednostek, no, chyba że latających, to one nawet zwrotne są. Ale też nie atakują tych latających jednostek jakoś specjalnie dobrze, tylko tak sobie. Nie wiem, dziwna jednostka. Raczej do wzmocnienia kampy ona jest. Jakieś takie mało zbalansowane, czy ja wiem, tak jest... nie wiadomo, dziwne to. Dobra, ludzie, włączamy co trzeba. Dokładnie. A jakby tak, ze dwa liberatory postawić w linii minerałów na jakieś obiegnięcia lingów czy inny haras? Aha, że antyharas, no ale to on strzela w pojedyncze, to raczej lingów nie zatrzyma taki pojedynczy liberator. Antyharas, no chyba, że na przykład antyprotowski haras, to wtedy prędzej, to wtedy, no ma to sens wtedy, tak. No ale to jeden też nie przykryje całej linii minerałów, to można wtedy wypozycjonować tak te zloty, że one będą sobie radzić lepiej. O, chyba CW się zakończyło. Dobra, spytam się też drużyny, jaki jest wynik CW. No i co, zagramy sobie z widzami, myślę, teraz jakieś gierki. Przynajmniej jedną, na pewno. I wy mówiliście o jakimś Mono Battles. Zaryzykuję, możemy sprawdzić Mono Battles. Może możemy robić tylko jeden typ jednostki, jak ktoś nie wie, no, nie wie. Czyli gramy 4x4, ale można robić tylko jedną jednostkę. Jeden typ jednostki poza robotnikami naturalnie. Megaton Mono Battle, Team Random Mono Battle. Aha, teraz które się zakłada, chyba Day Nine, tak?
Day Night Mono Battle, mi się wydaje. Dobra, wybiorę to. Wybieram cię. Czatu lobby Elazer. Właśnie. Jak ktoś jest donatorem albo subem, to może do mnie na prima napisać i od razu go zaproszę. No a poza tym za chwilę wylosujemy na czacie na Twitchu botem. Za chwilę będzie tak zwany raffle. I wolne sloty zapełnimy ludźmi. Otwieramy raffle. W sumie możecie już chyba pisać tak już na czacie. Jak ktoś chce wziąć udział, wykrzyknik raffle pisze. Może zostanie tutaj wylosowany botem. Chociaż tak jak bot to losuje, to... A, wygraliśmy jedno CW4-2. O, dobrze, nice. No, na chwilę będziemy losować. Jak można ze mną zagrać? Pisz wykrzyknik raffle, no i zaloguj się na StarCrafta. Oczywiście jak chcecie zagrać, to właśnie też... O, super, widzę, że piszecie. No, właśnie. To piszcie wykrzyknik raffle, zaraz losujemy. W miarę tak myślę sprawnie. I już logujcie się na StarCrafta też przy okazji. O, PSK też C jest subem, to jasne. Dobra, draw. Pierwsza osoba to Lucius SC2. Lucius mnie nie followuje, jak możesz w ogóle? Jakie coś pokazuje się tutaj. Dobra, Lucius, możesz bić na StarCrafta i do mnie napisać, że chcesz grać. Kolejna osoba, Jagduk. A, donator. Jak masz ochotę Jagduk zagrać, to też śmiało pisz. Larkin Razor. Chodź, chodź. FX Policja na Facebooku. Też może wbić. Mubot jakby co pisze też, jak ktoś tutaj dał radę się dostać. I wydaje mi się, że chyba jeszcze jedna osoba. Także piszcie do mnie, albo wejdźcie tutaj na grupę i też napiszcie na priwa. Ci, co zostali wylosowani, i od razu zapraszam. Jeszcze raz wylosujmy. Wybrany jeden jeszcze. Dobra, jak Dukę zapraszamy. Wybrany też tutaj zostałeś wybrany, więc ciebie od razu zaproszę. Tur, tur. Kamel widzę, że sobie whiskacza musi nalać. I jak ja indie miałbym z tobą zagrać, to ty byś miał rozbudowaną całą bazę plus natural, ja dopiero gate'a bym stawiał. Ale to jest takie for fun. Ej, ludzie, spokojnie, nie ma ciśnienia. Ja wiem, że jak tutaj wojuję na ladderze, to wiadomo, staram się szybko, tu, tam, w ogóle, kosmosy, a teraz jest luzik. Kom znowu nie... Oby kom znowu nie pada, aha, no tak. Oho, jest Darku. Darku chce, żebyśmy jakiegoś Blaster Botsa zagrali. Dobra, z ciekawości może po tej mapie go zagramy. Halo, halo, witam, siemo Darmix.pl, witam nowe osoby na streamie. No, 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 ale widzę, że niektórzy tutaj jeszcze muszą przejść. Dobra, losujemy kolejne osoby, żeby tutaj szybko się zjawiły, zjawili ci gracze. Anana SK X. No coś z ananasem w każdym razie, zapraszamy do gierki. Wybrany póki co sam jest na 4. Weźcie mnie chociaż raz. No, o, dobra, jest Lucius na Battle.necie. Dawaj, dawaj. A, Darku, jesteś. Faktycznie. Jak to możliwe, że zapomniałem, że jesteś subem? Ja tu praktycznie każdego suba pamiętam. No ale dobra, super. To jeszcze Darka zaprosimy i chyba jeszcze jedna osoba zaraz się nam się tutaj też pojawi. No kto pierwszy, ten lepszy z tych wylosowanych osób na dobrą sprawę. Trzeba szybko odpalić tego StarCrafta, no i lecimy. Jeszcze tylko jedna osoba musi się stawić. Grupa na StarCrafcie nazywa się IndieSC, ale teraz losujemy Adamoszczy według tego, jak bot wylosuje. O, Mad Larkin też się pojawił. Dobra, super, to mamy 4 na 4. Jeszcze jakoś to może spróbuję zbalansować. Chwila. Larkin, jaką ma Larkin ligę? Dobra, Sylwen. Dobra, jest chyba git. Okej, okay, go, go. Dobra, lecimy, jak się tylko nam Larkin
O, ananaski się pojawił, ale niestety nie ma już slota, ale do następnej gierki, którą tutaj podsuwa nam właśnie Darku. Jakiś Blaster Bots, ciekaw jestem, co to jest w sumie. Blaster Bots. Może, bo kiedyś grałem takiego całkiem fajnego, całkiem fajną gierkę z salonu gier, gdzie się stawiało pylony i to wszystko działało tak jak w Bombermanie, nie? Że tam w pionowo i poziomo wszystko wybuchało. Znaczy nie wszystko, nie wiem, czy to tak na pełny dystans działało, ale no wiadomo, o co chodzi, nie? Chętnie bym coś takiego zagrał i z tym mi się kojarzy nazwa tej gierki, ale nie wiem, czy to tak jest tutaj. No będzie jakaś druga Mentos gra, ale nie Mono Battles. Dobra, zobaczymy, co nam w ogóle wylosuje. Nie wiem, czy to jest random, czy tu się samemu coś wypiera, nie wiem, jak to działa. Ale ja mam Protosa, jestem z Kamelem PSK oraz Jagdukiem przeciwko wybranemu Luciusowi, Darku oraz Madlarkin. No i miejmy nadzieję, że na misję będzie lagować. Zobaczymy jeszcze. Macie drewniane komputery, to live. Larkin nazielał z pomką, mówisz, że nie zagrasz przez pół roku, a sam byłeś pomysłodawcą tego raflu. No widzisz. A, to jest Bomberman, mówi Darku. No to super, to o, to super, to zagramy sobie potem. No to każdy ma Bombermana. Dobra, wybieramy. Ja klikam randoma, bo jestem normalnie prawdziwy mężczyzna. Albo mężczyzna, jak kiedyś napisałem. Coś, waiting for Adel Place your team. Dobra, ja mam Dark Templara. Po prostu jednostka zwycięstwa. Czemu, ja nie wiem, czemu z tych minerałów coś jest wydobywane. Ja nie widzę tej probek, ale coś jest z nich zbierane. Nie wiem, czy to widzicie. Aha, bo to już się działo. Ojej, mam 200 minerałów, dobra, ciekawie. Au! Czemu tak głośno? Dobra, to jak to jest? My mamy tak, nasza drużyna może robić czołgi, mutaliski, ultraliski i Dark Templary. Nie mów co masz, ale widać Kamel w górnym prawym rogu. A przeciwnicy mogą robić Peniksy, też Siege Tanki, tak jak my, Stalkery i Void Ray. Ale imbę mają, protosku. Potrójną w dodatku. Także, no nie wiem, czy moje Dark Templary w ogóle jakikolwiek sens mają tutaj. Najszybszy build do ultralisków dajesz. Bo Kamel ma ultraliski. No nie wiem, Kamel, po prostu musisz gaz na pewno szybko zajmować, podwójny jakiś, nie wiem. Kombinuj! Improwizuj! Szybko! Ultralisk first, no nie, jeszcze mama. Chwila. Halo? Cześć? Widać, że rodzina tak jednym rzutem składa te życzenia akurat wieczorem, nie? Na dzień dziecka. Mama o tej porze? No, mama wie, że ja nie śpię. Nie, to nie była Linka. Ale, o, zobaczcie, nawet nie mogę robić Mothership Core'a, taka technologia. Ej, to ja jako jedyny mam niewidzialne jednostki. Ale nie podoba mi się, że na Peniksy będę grać, bo ja muszę chyba kanony zrobić w takiej sytuacji. A na, o, nie mogę. W ogóle, jak te Feniksy nas zjadą? Feniksy mogą podnosić sobie sztanki, bez problemu zniszczą mutaliski i Dark Templary jeszcze. Dobra. Weź tu graj, weź tu bądź dobry. Tu się nie da być. Ja tak często gram w ogóle Dark Templary, nie? System się mści. Dobra. Chyba działa mi wszystko w miarę dobrze. Tatar Templaru. Widzę, że póki co gierka działa nawet całkiem spod. Co ile to kosztuje? 100, 250? A to jaki stary jest? Bo przez Dark Shrine teraz 150 no gazu kosztuje, a nie 250. Coś się pozmieniało. Chyba gram w jakąś wersję Wings of Liberty. A to może nawet lepiej.
Pamiętam, Vekarius, ty byłeś moim drugim subem. Chyba. Peniksy to są te latające tutaj, co Madlarkin może robić, to są peniksy. Okej, okay, coś dziwnego tutaj się stało. To tak, zaraz będziemy mieli te całe Dark Templary, chyba. Ale zobacz jaki timing, 5.14, a Dark Shine się już tworzy. A oni jeszcze nie wiedzą na pewno. Na pewno żaden z nich nie ma stryga włączonego. Każdy będzie zaskoczony, jak mi te Dark Templary zrobię. Dobra, ale teraz ja chyba muszę kanona sobie zrobić, no bo jak ten Phoenix sami wyleci, to poniszczy mi wszystkie proby. Ale to jeszcze może jednak nie teraz. A to ma tylko jednego gateway'a, no to co to za mas Dark Templar będzie? Kto to widział? Ekspansja się tworzy. Jeden czołg GG Warblade. Też ma czołga? Czołgu? Siema Takimono, witam, witam. Dobra, robimy tego. Ale timing, zobaczcie, 6.23, ja już warpuję, nie? 6.30 jest badzio, po prostu najszybsze Dark Templary na świecie, po prostu. Oho, no super, po prostu. Stopień zaskoczenia. Ej, ja mogę robić, o chyba mogę robić Archony. Trzeba zrobić, żeby spora zrobić trzeba mieć Evolution. A, no to dogramy w wersję Wings of Liberty. Ciekawe, czy można robić obserwatory. Nie no, raczej można, nie? Takie dość podstawowe to jest chyba. Ej, dobra, zobaczymy, czy mogę Archona robić. Mogę, ale to nie mogę, no nie. Dobra, ale mamy niewidzialnych. Mamy niewidkę. Tak, jakoś tutaj zaekspujemy, nie wiem, może tutaj. Może gdzieś tutaj, w górnym lewym. Oho, stalkery. No ale ten ze stalkerami to ma w ogóle bajkę. Kto to jest? Lucius. Prościej się nie da. Jaka kampa się szykuje w ogóle. Z tymi czołgami. Jak Duk już zaczyna. Kamel build do... Kamel, ale mu jeszcze hajwa. Dobra, tutaj sobie niszczymy skałki. Na ten parę na szczęście szybko to niszczą. Może tutaj też pójdziemy je zniszczyć. Może będę zaopatrzeniowcem jednak, bo ja tam nie widzę specjalnie tych swoich Dark Templarów użytecznych. Dobra. Pylony są. O! Peniksy! Lecą peniksy! Tak, no jak my mamy je skontrować? No ja się pytam. Już nie da się, nie da się. No mutaliskami, no na pewno nie. Kampimy się. Dobry plan. Ja mam 5 Dark Templarów. No co dobrze. No, no, no to nie powalczysz mutali, ty musisz spory robić PSK, chyba. No nie, jeszcze kanony mi zrobił. Nie powalczy pan, nie powalczy. Dobra, to ja może trochę chociaż kontrolnie na mapę będę mieć, a nie takie nie wiadomo co gram. Five cannons. O co chodzi? Ja zrobię po 5 kanonów, skoro ktoś napisał 5 kanonów. Jackdus. O, tutaj się wbijamy. Bijemy to. No nie. O, dobra, nie ma detekcji. Aha. Jednak ma. No i co my na Vaydraye możemy? O!
O, dobra, kto chciał, kto chciał, kto wziął? Jagduk chce gaz, dobra, spoko, Jagduk, ja ci dam gaz. 700. Czemu ty skałek nie mogę atakować? No dobra, już mogę. Jak ja mam używać Dark Tentarów? Bez kitu. Czekaj, czy mogę Warpilma zrobić? Sobie chociaż ekspować mogę. O, czołgi, czołgi. Z nimi mogę powalczyć. Jak się boję o tych Dark Templarów moich. Każde turety, kanony. No ale nie, no muty. Mówiłem, że muty z Peniksami to nie ma szans. Mówiłem. Gdzie jest balansacja tego matchupu, ja się pytam. A ma, mają, a mają obserwatory. Pewnie, że mają. No jak mają nie mieć? Ej, Kamel, ale... Ja wiem. Kamel dopiero teraz te ultraliski wyprodukować. Kamel, ale jednostki, jednostki. No co, no nic się nie da zrobić, no nic. Nie było szans, jakby to powiedział mój kolega. Nie było szans po prostu. Weź ten creep. I co my mu zrobimy? Nic my nie zrobimy. On sobie może czołgi podnosi, on sobie może wszystko robić. O, o, dobra. Tutaj oprzemy naszą defensywę może jakoś. Kamel, rób królowe, bo chyba królowe też możesz masować. Chyba, że tylko jedną na hatchery możesz mieć. Tak to może zrobili. Dobra, go, go, go. Nie, dobra, bez sensu, bez sensu. O, obserwatory, zniszcz obserwatory, dobrze, Kamel. Idealnie. Teraz ich mamy, hehe, hehe. From the shadows I come. Dobra, jeden kanon to tam luzik. Jakby chce gaz, wysyłamy mu gaz. Więcej Dark Templarów. No ale no co on może? No nic nie może zrobić, jak on... Wojdy i Feniksy, no super, jak on ma te motaliskami niby skontrolować? How? Ja się pytam, how? How, how? Dobra, no to ja może mogę sobie co najwyżej kanonów narobić. Na te Wojdy jakieś. A nie no, jednym turetem to się nie obrało niż. Defense by Jagduk. O, Kamel zrobił ultry. Jest nieźle. Chyba Dark Templary zauważyli nasze. O nie, o nie. Dobra, wbita tutaj. No co, wszystko mi zabił. Się opłaciła inwestycja. A tu jeszcze więcej narobi tych kanonów. No nie, myślałem, że tylko dwa są. Wtedy miałoby ten atak jakiś sens. No, tutaj już nic nie ma sensu. Panie, no co zrobisz z Wajderiami? Tutaj w ogóle jeszcze kanony, pylony muszę postawiać, bo to zniszczy pylony i tyle będzie z tego. No bo ja może komuś pieniądze dam, bo to te moje jednostki to rozbić o kant kuli. Czołgi nie, mutaliski... Aha, to niby komu dać tą kasę. Dobra, no mutaliski może. Czyli do PSK. Rolką, jak ktoś by nie wiedział, można szybko wysyłać kasę. Jak tak zrobicie rolką, to nie musicie klikać tego guziczka, tylko rolką przyciągnijcie i to leci. No, Kamel zaatakował elegancko, no ale czołgi i ultraliski też z tymi zwojdrejami sobie nie poradzą za bardzo. Można co najwyżej pozdro poćwicz zrobić. Dobra, zobaczymy. To chłopaki jeszcze tu ugrają, tych co bazę zniszczyli. Nie, no jak? No jak? Trzymamy to skontrolę. Turetami?
które tam ja mam z nim walczyć. Taka to robota. Chyba zakanonuję go, bo to już chyba nie ma innej opcji. Po prostu. Nie widzę innej opcji. Aha, on sam zakanonował. Dobra. No, no co ja mogę, jak ja nic nie mogę, no. Ja tak bym chciał. Ale dobra, przynajmniej sprawdzimy, czy mogę może robić te. Chyba wartość tych wszystkich kanonów przekroczyła wartość tych minerałów w tej bazie. Ale opłaca się, opłaca się. Dla gazu, prawda? Się opłaca. Dobra, dajemy więcej kasy na miutalisku. Gdzie są te muty w ogóle? Nie są muty. On nie zrobił zasięgu do Peniksów? To jest dziwnie. Na spory, wracaj do sporu, dokładnie. Punkty bezpieczeństwa, jak strategicznie. No dobra, dwojdrajami nie pogram. No i jedni i drudzy się kampią, tylko że ja nic nie mogę zrobić. Mi ta kampa nic nie daje. Jedni i drugi mają obserwatorów jakiś. Limit darków zrobić, czy co? Też bez sensu, wiesz, to zniknie. No nie, no jak? Nie podoba mi się Monobattles w ogóle. W ogóle... Ja bym... Nie, nie polecam. Nie polecam Indie StarCraft. Po prostu... Nie. No fajnie, że ultraliski, prawda, no ale no... O, aha. No się mam na myśli, że to Void Ray tak mogą przylecieć i je wyczyścić. Tutaj się nawet okazuje, że te stalkery z tankami sobie z nimi merę poradzą. No nawet Kamel nie widzi tutaj za bardzo szans. No bo nie ma, no nie ma jak. Aha, jeszcze to, no... Dobra, czy ci głupia gra. Pomożesz pytania wyżej, Mentos. Jeżeli wszystko w StarCraftie lata na tej samej wysokości, to dlaczego się ze sobą nie zderzają? Po prostu dobrze mi kroją w tym powietrzu. Wypowiedź na temat warpowania zelotu versus Roach Hydra w przypadku grania Blinkstalker Sentry. No to tylko jak nie masz gazu, to to robisz. I najlepiej do kontrowania linii minerałów z jakiegoś warpizma. W innym wypadku, no też ciut tam mogą wytrzymać dłużej dzięki temu. Tam. No ale to raczej jak nie ma się gazu, to się robi zeloty. Lepiej nie robić zelotów. Na zerkę ogólnie, bo to jest... No chyba, że do kontrataków takich. Bądźcie konkretny. Teraz spróbujemy to, co napisał Darku do mnie. Dzięki za follow. Blaster Bots, dobra. Blaster Bots. O, jest. O, o, to jest to. Dobra, jaram się trochę. Obiecałem tutaj jednemu... osobnikowi. Ananaski dokładnie, że może zagrać, także zapraszamy. Trzeba było wybierać random, jednak trochę zepsuł. A, że każdy by sobie wybrał. Indie StarCraft, jesteś wśród 50 największych streamerów na Team Liquid, jak to jest być celebrytą? Jestem, tak, serio? Ej, jeżeli Feniksy to samoloty, to jak mogą stać w miejscu? To jest protosjańska technologia, ludzie. Dobra. To jest Blaster Bots i tutaj się bomby stawia i one wybuchają. Normalnie wyszliśmy. Dobra, losujemy kolejne osoby, które tutaj będą mogły sobie zagrać. To będzie polegało chwila. Może zamknijmy to? Albo nie, reset mogę nacisnąć. Dobra, kolejny rafel, lecimy. Wykrzyknik rafel, jak ktoś chce zagrać Bombermana. Chyba Bombermana. I no.
Dobra, dzisiaj w CW właśnie zagrałeś te zloty mając gaz. Tak, miałem? A, jak on się we mnie wbijał, jak już był blisko. No to tak... sytuacyjnie, ale ogólnie przed bitwą lepiej nie przełowywać zlotów. Chyba, że jej odkładam też gaz na coś innego. Bo chciałem też go trochę zepchnąć, nie ukrywam. Żeby z argumentem mnie nie wbił. Ale to tak sytuacyjne jest bardzo. Ale bazy nie... Dobra. To co, losujemy, tak? O, Rafael, już ludzie piszą. Fajnie. Draw, pierwsza osoba. Adamoszczy, możesz do mnie napisać. Tutaj śmiało się zaproszę. Sporo jest lotów w ogóle, nawet bardzo dużo. Nie wiem, czy czegoś nie zepsułem nawet. Custom Teams. Nie wiem, czy to jest dobrze ustawione. Dobra, Adam Oszczy, pierwsza osoba, druga Wyrfelek 99. Ziomek SC. Zapraszamy. I Burn My Soul. Też witam, witam i zapraszam. Chwila, ja nie wiem, czy to ma dobrze ustawione. Ale chyba dobrze. Dobra, spróbujmy tego Blaster Botsa jeszcze zagrać właśnie. Majki, też cię wylosowało. Pierniczek SC. Shiro 12. Go, go, proszę. Chyba, ale nie wiem, czy nie przegiłem znowu. Dobra, jest Majki. Zapraszamy go. Shiro jest. Zapraszamy. Jest ziomek, fajnie. Jest Adamoszczy, super. O, widzę, że fajnie, szybko teraz poszło. Dobra, jest Wyrfelek chyba. Jakoś tak. Ale mamy dużo slotów, masakra. I oni wszyscy będą grać? Też dziwne. Okej, okay, zapraszamy, zapraszamy. Shiro teraz, kolejna osoba. Lucius znowu ugrał. Draw Mentos. Zaraz w końcu wyjdzie, że wszyscy, jak jest tak dużo slotów. Mentos 06 i Kapelanów. Go, go. Jedna osoba weszła na barkodzie już. Wszyscy myślą, że Koreańczyk. Oj, chyba przegiłem z tym losowaniem bez kitu. Ale dużo ludzi, nie? Dobra, kto pierwszy teraz napisze tych wylosowanych osób, tego zaproszę. Jeszcze trzy sloty są, jakby co. Ale masakra, tak dużo i wszyscy będą grać? Podziel na teamy. O, jest i Mentos, dobra, spoko. Nawet się dzieli chyba na teamy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale nie mogę zmienić, są custom teams po prostu. Nie mogę zmienić na przykład dwie drużyny. Jakby co, więc wygląda, że musi być jak jest. Dobra, pierniczka też zaprosimy, super, to jeszcze tylko jedna osoba. Boże, ile ludzi jest chyba, raz, dwa, trzy, cztery. No dużo. Więcej niż cztery nie policzę, 5, 6, 7. 12, jeszcze jedna osoba, 13 może być osób. 113 na biceps, no dokładnie, dzisiaj poszło z rycu na biceps konkretnie. Nawet jeszcze początek podkładki zaczął zbierać. Jak to najwyżej do fryzjera? Będzie biceps, spokojnie. Ja wiem, co trzeba zrobić. No dokładnie, jest milion ludzi. Kapelanów, zapraszamy. Komp nie wyrobi. Zobaczymy właśnie, jak z tym będzie. Burn My Soul mówi, że już bija. Dawaj, dawaj, dawaj. Logujcie się na StarCrafta, jak bierzecie udział w raflu od razu, bo kto wie, może i was wylosuje. No dobrze. O, jak Duk sobie dzisiaj kupił karabin na SG. To znaczy boli.
jak się tym dostanie trochę. Ja kiedyś dostałem z plastikowej. Nie jest to przyjemne. Jakie pytania do zyc. Okej, jest Burn My Soul, to lecimy. Mamy full skład, więc po prostu milion osób. Jak to wyrobi, to będzie cud po prostu. Miejmy nadzieję, że nie będzie kogoś z drewnianym komputerem. Przyznam, że ambitny jest to pomysł, żeby tyle osób było aż, ale jak się uda, to tym bardziej fajnie. Ile mam w bicu? Na oko 27 podobno. Miałem 35 plus, minus na Ejza? Serio? Urósł mi biceps? Ja miałem coś tam chyba 32, 33, może maksymalnie. Skąd wiesz, że miałem tyle wzrostu na Ejzu? Nie, wątpię, że miał od kogoś więcej w bicku. Jestem nerdem, ludzie. Biceps nie rośnie. Od podnoszenia myszki i mycia naczyń chyba mi ten biceps urósł. Dobra, jak widzicie, to nam coś się tutaj załadowało. General tips for matches. Q to lay bomb, czyli Q stawiamy bombę. Oho, i nie przeczytałem. Mogą być konflikty z hotkeyami, dobra. Przełączmy się na standardowy. Free for all. Ja nie wiem, gdzie się klika, co się tu robi. Random? Jak to klusiu? Co, ja jestem czerwony? Ktoś coś ustawia chyba. O, dobra, gramy. Begin! O, tu już! I Q stawia się bombę. O, żeż ty, ale jak ciekawie. O, wow, 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 ta bomba tak dłużej, widzę, wybucha. Zwiększyliśmy sobie prędkość. Dobra, jest ogień. Tylko trochę coś cicho jest. A czemu jak bomba wybucha? A dobra, słychać. Coś źle kliknąłem. Lornara. Kamer sam się chyba wybuchł. Sprawdził, czy działa hotkey. I się sam wybuchł. O, tu jest też licznik na górze. Wrrr. Ekstra bomba? O, żeż ty. Bomb kick. Mam kika bomby? Zobaczmy, czy działa kick bombą. Ej, jak się robi kika bomby? Staje ją po... O, tu... Mogę... Oła! Mogę pchać bombę. No ten ma jaki płomień teraz? Ojej, to spory całkiem. A ja mam tylko jedną bombę. O, tam jest ekstra bomba. O, ktoś spalił ekstra bombę. No ludzie, co wy się nie znacie na Bombermanie? W ogóle wszyscy przeciwnicy mają ten sam kolor, chyba muszę to zmienić. Albo nie mogę tego zmienić, nie wiem. O, increased speed. Cały czas mam jedną bombę, no co za bieda. No i znowu power mi zwiększa. No dobra, może być i ten power. O, speed. Co to znaczy power bomb? Power bomb. This power bomb upgrades one of your bombs into 8 power fire bombs. After you can only have one power bomb on the field at the time. Dobra, nieważne. Podobno będzie większy ogień. Zobaczmy. Rakieta. Dobra, dawać pierożana, idziemy już tam go atakować. Co on ma samo naprowadzenie? Pozdro, poćwicz. Miazga. Miazga, miazga, miazga. Nie! Popchnij, popchnij to, popchnij. Coś się stało złego. Ej, spora ta mapa, nie? Zginąłem. Dobra, zostało nam nas dwóch. Ej, nawet spoko to by zrobili, nie? Michał Blicharz, 5-6 minut temu. We are announcing something new for IM tomorrow. Now speculate. Co, że... No pewnie nowy sezon IM-a będą ogłaszać, co? Pewnie nie, pewnie o Katowicach nic nie będą mówić. Ale możemy pospekulować. Ej, dobra, to co teraz, jak to jest? Do 4 wygranych gramy. To taki był... A jak to się nazywa? Ej, też grałem w takiego Bombermana, ale troszkę innego też. Ej, co jest? O, wow, taki mały płomień jest na początku. Dobra, no to żyjemy w miarę. Super, ananaski już zginął. Ananaski, ustawiasz bombę i potem se idziesz, ale takie ustawiasz, żeby cię ogień nie sięgnął. Co ty w Bombermana nie grałeś? Mam dwie bomby. O, increase power, trzeba uważać teraz. O, ekstra bomba. O, już 3 bomby, dobra. Jedziemy. Mamy jakiegoś tracerta, nie? O, kogoś tam zniszczyło.
Ja nie mogę kikować bomb. O nie, to jest ten Seekeru, Seekeru! Szybkości dodajcie mi. Aha, to jeden może namierzać tak jakby? Jedna bomba namierza. Okej. O! Ej, namieszała go i sprzestała. Dobra, power bomba teraz. O, 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 o! No ale do niego, do niego, do niego! Jakby chciała, nie mogła. No, mamy już super bombę jedną. A to ona się ode mnie odepchnęła, ta bomba? No i dwie ekstra bomby spalił. Co za gość. A tu jest jakaś mina? Ona to wali? Ta mina? Indy, jaki ty masz power tych bomb? No, niektóre u mnie są jakieś właśnie takie power bomby, że ma 8 chyba tego zasięgu. Ale może sam eksplodować te bomby? Ma może taką funkcję teraz? No, kurczę, jakoś tak samo eksplodować. No, sam się zabiłem, no super. Ta lipa. Co to są w ogóle za ludziki? No jak to, co ty grasz nimi? No, ale fajnie to zrobili. Całkiem trzeba przyznać. Tylko ten tracer mi się do końca nie podoba, ta, co idzie za celem. Co to za ludziki? Dobre pytanie. No co, automatony? Obiegasz automatonem i stawiasz bomby. O, on miał tarczę jakoś. A ja nawet nie wiem, jak się używa tych specjalnych. A to... A chyba i tak jego kusie gra tutaj. Kiedy Team Wars już był, Clan War. No wiem, ale skąd są modele? Jak to skąd są modele? No, automatem to już był przecież w StarCraftcie. To jest co taki Critters tak zwany? A, bo jak Duke może sam eksplodować swoje bomby. Dawaj, Kamel. No, dawajcie, bijcie się. Aha, czyli teraz jest tak, że obydwaj mogą wysadzać swoje bomby kiedy chcą i teraz tego nie robią. A, bombki kamam. Chyba jeszcze raz Q musi Kamel nacisnąć, żeby eksplodować, jak mi się wydaje. Hurry up! No bo czasu nie ma. Kamel wygrał rundę. No to się chyba sam zabił. Okej, okay, ma... O, tu pucharki są! I to tak samo się pojawiają jak w tamtym... Jak to się nazywało? Ja grałem w to kiedyś. To jest Bomberman, ale to był taki specjalny, taki jakby. Taki bardzo fajny i też podobny do tego. Widać, że się goś na tym wzorował. O dobra, bombki kamamy. Możemy kopać bomby. Nie róbcie tego w domu. Dobra, zwiększamy powera. O, wow. Z kim? Z Nuvim walczymy. Ją Nuvi. O, strapowaliśmy go między dwoma. Co? A, bo on miał... Tarczę miał, cwania. Ale ja mam kika bomby jakby co. Tylko nie wiem czy tylko swoje, czy jego też mogę bomby kikować? Weź postaw bombę, Nuvi, dawaj. O, stopowałem go znowu, między dwoma. O, pozdrowiam Twitch. O, co to jest Remote D? A, Remote Detonation, dobra, nieźle. I jak teraz zrobić? Ma na to kliknąć? Jak się robi Remote? Znowu kogoś pokonałem. Jak się robi Remote Detonation? Którym? Gdzie tu się klika? W chyba. A, no super, te. Sam się wysadziłem, żeby sprawdzić, czy działa. Nie, no nie, no nie. Kto tu jest? O, Adam Błoszczy. No też miał kurczę tarczy. Czemu ja tej tarczy nigdy nie mam? Dzisiaj zwykły... Dzięki za followa. Dzisiaj już nie będzie raczej takiego zwykłego StarCrafta. To jest ostatnia gierka taka na pożegnanie, taka do snu. Dyna Blaster, no coś takiego to jest. Ale ja grałem w inaczej, to się zwało. W Gamblerze to chyba było. Ktoś zazdrowił. Dobra, mikrujemy. Shooter, ziomek. Tam można było w ogóle jeszcze rzucać bombami przez te na odległość. Ciekawe, czy tutaj też się to da zrobić. Że wiesz, przelatywały przez wallę nawet i można było tak rzucać tą bombą dosłownie, tylko ją popychać. Tutaj można ją kopać. O! Aha, jak się zagrodzimy miną, to ten... Co tu się stało?
Kamel mówi, że dziwne, że trzeba myszką sterować, bo w Duna Blaster się klawiszami śmigało, ale to ciężko by pewnie zrobić, żeby to klawiszami się poruszać. To by mi nie przyszło do głowy w sumie, ale no, tam się oczywiście no, klawiszami sterowało. Przylatuje mu przez wszystkie. Co to jest, ziomek to ma takie moce? Shooter. Ten zrzuca tą bombą, miota nią. Doleciała. A on tych bomb nastawiał do konkretnej ilości. O! Co to było? Co to za totem? No co to było? Nie mam pojęcia. A czemu? Aha, bo złoty puchar to jak teraz ktoś wygrał, a srebrne to jak już wcześniej wygrał. Dobra, lecimy. Ciśniemy pierożanów. O, power, bomba. Mi się to podoba. No, speeda jeszcze mam większego. Już jest luksus. Nie, no stracę, kurde. Chociaż w sumie mogłem to jeszcze wziąć. Ej, dobra, zepsułem. Jeszcze tych timingów nie znam, wiecie. Zasuwamy teraz na pełnej. Nie będziemy się lękać. O, i remote detonation sobie zniszczyłem. O, dobra, mamy bomby. Jedziemy. Szpida weźmiemy. Jaki power. O, tu są jakieś te. Nie, Pierce Bomb? Co to jest Pierce Bomb? Przeszywająca chyba będzie. Przez wszystkie ściany będzie przechodzić? No dawaj, pokaż, że działasz. Jest! Przechodzi przez wszystkie. Ale jest jazda. Ja czemu nie stawia bomby? Ej, co jest? Aha, nie mogłem coś tam. Okej, okay, coś się popsuło. Cały czas zapominam, że połem przechodzi przez ścianę. Dobra, jazda, ciśniemy tutaj. On Seekera we mnie walnął. No, no i moja bomba mnie zabiła. Klasycznie. Plansza się zamyka po upływie czasu. No ale jak to zamyka? Deathmatch tutaj. Aha, to tak szybko się może zmniejsza. To plansza, dlatego takie coś. Tarcza to shield, zbieraj co się da. A jak dam dotację, to będzie? Ale co będzie? O co chodzi? Aha, Pakulasek się pyta, czy jak zrobi donate'a, to czy będzie dalej StarCraft? Nie no, dzisiaj już pewnie jest koniec, bo to już 3 godziny będą łącznie. Sosek, no za chwilę. Więc pewnie raczej już i tak idziemy spać. No. Raczej to już jest ostatnia gierka. Zazwyczaj na koniec właśnie zostawiam te z widzami. Ale jak na przykład nie było cię wcześniej i chcesz pooglądać sobie to na moim YouTubie, albo wczoraj cię na przykład nie było na streamie, tam też na YouTubie jest tak archiwum. Coś do mnie, ktoś do mnie napisał? Dobra, zostało nam jeden na jeden. Adam moszczy na Shiru. Oho, Seeker. O! Aha, wszyscy się chyba pozabijali. Draw, o, remis, super. Czyli nikt nie wygrał. O nie. Dobra, ja czuję, że my tego do końca nie dogramy, bo to jednak jest za długie. Ale całkiem ciekawa gierka, trzeba powiedzieć. Chociaż mogłaby być bardziej dynamiczna, nie ukrywam. Ja jestem przyzwyczajony, że te gry powinny być takie, wiecie, żwawe. Czyli nie, że nie jest, nie, jak się rozkręci, to jest szybko, ale na początku trochę tak jakoś. Zresztą początek to wiadomo, musi być trochę taki bardziej wolny. O, tracet. Ale mam płomień bombujący. Jeden zasięg. O, i już. Speed, bomba. Bijamy się tutaj na pełnej. O! Shooter, miazga. Nie, remote detonation nie chcę, żeby mi od razu wybuchały. Ile tu jest runs? No dużo, ale spoko, zaraz kończymy Mentos chyba. Się załadowałem pod Nuviego. Tak, do 4 zwycięstw.
W ogóle ile tych buffów tu jest? Ma lekkie przegięcie. Majki, tutaj ktoś się sam wysadził. Nie no dobra, po tej rundce kończymy, coś czuję. A, Bakulasek już oglądałeś. To była gra, tam też można było rzucać bombami. Ja sprawdzę, czy to. A, Dyna Blaster. Legendarna gierka. Też w nią grałem. Ale też w inną grałem, kurczę, że chodziłeś takim robocikiem. Taka całkiem ładna była już grafika. Majki jak przywalił. Rzeczak dukiem wojuje. A tu jeszcze chyba kamel jest, dokładnie. Jakiś zoom out by się przydał. Ale chyba to była za duża imba, jakby się dało wyzoomować. Kamel obiera strategię, niech się sami pozabijają, ja to przeczekam. O, powerbomba weź, Majki, powerbomba. To daje super ogień. O, tarcza. Tarcza jest za dobra. O, Kamel go elegancko strapował. Ale tutaj mogłeś przeczekać, bo to są... spanikował Majki. Gdzie pieprznięcie? A, tutaj sięgnął kogoś ten płomień. Niby ustał dobrze, a nie dobrze. O, teraz Kamel elegancko wyczuł. No i proszę, Kamel. Na przeczekanie, ale wymikrował. O, Kamel już ma drugi pucharek, a cztery trzeba, żeby już wygrać. Dobra, ta ostatnia. Chyba. O, jaka plansza. Okej. O, power transfer i ekstra bomba. Mi się podoba. No spoko gierka, trzeba powiedzieć. Increased power. Ekstra bomba. Czyżby spłonęła? Nie, nie spłonie. O, tracer tam kogoś chyba? Nie, nie wyeliminowałem. Ej no! A co już jest? A co? A dlaczego tak to wybuchło? Tylko dziwne jest sterowanie myszką, jakby to była klawiatura. Dla mnie nie jest to dziwne jakoś mocno. Jaka jest moja ulubiona rasa, czy to jaką mi się najprzyjemniej gra? Najprzyjemniej? Żadna mi się nie gra najprzyjemniej. Każda to jest po prostu siła wyrzeczeń i takich tej. Nie no, ogólnie to każdą trzeba cisnąć, ale tak przyjemnie. Terranem może? Pewnie tak, pewnie no. For fun. Link do pierwszej części aktualnie ma 7. Dokładnie, StarCraft nie ma być przyjemny. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu naparzać. Klawiatura na koniec dnia musiała zostać wymieniona. Wtedy jak nie musi zostać wymieniona, to jest słabo. Słaby dzień. Jakby była trochę bardziej dynamiczna. No, mówi Majki, też by mi się bardziej spodobało, szczerze mówiąc. Czy nie jest tak, że ona nie jest w ogóle dynamiczna, nie? Ale coś można by tutaj jeszcze dodać. Jakieś, nie wiem. A może nie dodać, tylko przyspieszyć właśnie. Samochodzenie może? No, samochodzenie może. Bardziej dynamiczny bomber. Już wybucha w rękach. Bomby wybuchają jeszcze zanim je postawisz po prostu. Albo że ten... na przykład jak jest druga minuta na liczniku, to już nie stawiasz bomb, tylko same cały czas się za tobą stawiają i musisz tak, wiesz, mikrować, biegać, kombinować, nie? Po minucie, żeby już tak się robiło. O, ła, Kamel dostał. W Cooper. Dobra, co my tu mamy? Shiru. O, tutaj ktoś chyba dostał właśnie. Ziomek. Dobra, trzech zostało. Bomb kick.
Hurry up! Faktycznie, plansza jest zamykana, ale szybko stawia te. O, i teraz kolejne są. O, panika, panika. Dobra, kto został? Kamel został wyeliminowany. Shiro na ziomka, dobra. No, macie mało czasu, koledzy. Jeśli wam plansza trochę kurczy. Czujecie presję? Czujecie presję? Uj, te płomienie. O, teraz go zgniecą, zgniecą te kostki. Zgniotło go. Komedia. Jak ta mapa się szybko zmniejsza. No, właśnie to jest dobre. No bo tam na liczniku za 3 minuty to musi się szybko zmniejszać. Indisarka z robocikiem bomber i masz możliwość rzucenia bombami. No, dokładnie. Ale ona nie była przeglądarkowa, ona była na jakiejś płytce. Chociaż może ją też przeniesie na przeglądarkę, kto wie. No teraz w ogóle też inny teren. Fajnie, że inne tereny też są porobione, a nie takie same. Nie ma raczej dużo roboty. A, chyba jeszcze nie mam płomienia, żeby on tak tam walnął w ten dolny. No, dokładnie. I have not enough fire. Increased speed. Znów im chyba się będziemy pojedynkować tutaj. Ten ma chyba power bomby. Czekaj, czy mogę czyjeś bomby kopać? Teraz to sprawdzimy. No postaw bombę, postaw. O, mogę. Wypadł mi z tą bombą. Proponuję na niego bombę, zobaczymy czy... A nie, połapał się. A, zużyło mu się tam, tarcza mu się zużyła. Tutaj nie kopniesz, bo nie ma... Uła, tutaj powerbomba chyba była. To trzeba uważać, bo to nie ma tak, że o... No widać dostał miazgunie. O nie! O dobra, mogę popchnąć swoją bombę. A, i tak bym zginął, ale miałem tarczę. Dobrze. Increase power, power. Potrzebujemy więcej mocy. Oj! Uff. Skill mnie uratował. Dobra, z kimś zostałem chyba na mapie. Dobra, jeszcze sobie tego powera dodajmy. Mogę kickować te bomby? Nie, chyba. A, dobra, mogę jeszcze chyba. No, ale czemu tak wbiłem się w nią? Widzi zaraz presja. Super. Dobra, zostało dwóch. Shooter na Mikey'ego. Oj, chyba się. Sam się zabił Mikey. Shooter wygrał. Kamel ziomek. Nowy shooter. Say what? Gdzie pracuję? Ja nigdzie nie pracuję obecnie, studiuję. Chyba, że się pytasz tam kogoś innego, pakulasek. Dawaj, robocie, śmigaj. I pół. O, i power bombek. Aha, super. Ja dostałem z Seekera. Ła, widzieliście to? To było dobre. Not bad. Teraz mam już mega płomień. Ładnie. Ja mam bomb kika. Kopiemy do niej bomby. No, mały włosek. Nie, za dużo kombinuję chyba z tymi bombami. Postaw bombę, niech sobie eksploduje. Studiuję informatykę, pakulasek w Ciechanowie. Obecnie. No i zostało mi jeszcze około 8 miesięcy bez wakacji. Teraz jestem na trzecim roku. No i wersja optymistyczna zakłada, że właśnie będę za 8 miesięcy tym całym inżynierem jakimś.
Może się uda. Matko, chłopie, ale żeś wydoroślał 3 lata temu, ostatni raz cię oglądałem. Jamraj! O, witam cię, Jamraj. W takiej sytuacji. Wydoroślał? No nie powiedziałbym. Ale dziękuję. To chyba dobrze. Nie jestem ostatni. Kamel tak na spokojnie sobie pyka i cały czas przeżywa, kurczę. Jak teraz to Kamel... O, Kamel bo ziomek mają po 3 pucharki. No wygramy razem, nie zabijemy się. O, super, już pierwsze sojusze się tworzą, ale to jest nieuniknione, zawsze tak jest. Okej, okay, Kamel tutaj już chyba porozstawiał bomby, teraz kombinuje jak je wysadzić. Dokładnie, wybuchy, eksplozje. Oh, damn. Ziomek ugrał. No i ziomek ma 3 pucharki, jak jeszcze jeden będzie mieć, to wygrywa. No nie, no jeszcze nie, GG, spokojnie. Jeszcze jedna, co wy... Nie widzicie? Chyba, że za tą rundkę już liczy. O, zaraz się do kogoś dobijemy. Ta, raszujemy. Się będziemy bawić tam. Stawianie bomb. Raszować pierożana. A, do Kamela się dokopiemy. O, ekstra bomba, to się nam do pojedynku przyda. Dobrze. A, spalę bombę. We need more shields. Mam dwie, o, mam dwie tarcze chyba. Czyli 2 razy we mnie może bomba wybuchnąć. Fajnie jakby był też taki mega buff do szybkości, że jak weźmiesz, to masz jakąś taką mega super prędkość, to wtedy też by to zwiększyło dynamikę na pewno. Po prostu zapierdzielasz. Super wrotki. Okej, wojujemy dalej z Kamelem. Jeszcze nie straciłem żadnej tarczy. O nie! O nie! I'm alive! Okej. Ziomek widzę, że odpadł. Ej, tu kamera się w ogóle sama przesuwa, dopiero teraz się zorientowałem, nie? Kurczę, niektórzy mają te płomienie takie. Uuuu, Mentos, miazgunia. Nie dajcie Kamelowi wygrać, jak Kamela już nie ma chyba na mapie. A nie jest. Kurczę, a gdzie jest Kamelej? Zniknął nam coś. Nie no, to jest Jagduk. A Kamel sobie tutaj spokojnie prosperuje, wygląda na to. Cwaniak. O, jest powerbomb, dobra, tego to chcę. Mimo, że sam się pewnie zabije, ale to chcę. I bomb kika też w sumie. Oj, 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 prędkości nabieramy. O, no było piękne. Rzucenie bomby, która wybuchła. Kamela chyba. That skill. Zwycięstwo. O, pierwszy pucharek, jak skromnie. Dobra, jest good. O, już kolejne się zaczęło. Już jakieś pytanka są?
Na pewno nie będzie już żadnych gierki WSC, bo jak nie, to lecę spać. No dzisiaj już nie. Ale na następnym streamie będą oczywiście pakulasek, także zapraszam. To jest takie... To jest coś, co sprawdzamy nowe minigierki. Czy jest potencjał, czy nie ma. Ktoś z naszych liczy jeszcze się w górnej półce. Pewnie, Lazar teraz się ostatnimi czasy pojawił. Narciamana jak zawsze. Zależy, co masz na myśli przez liczy się. Witam, witam, zawias. O, mam remote? Tak, mam. Okej. Moment, bo mi tu coś dzwoni znowu. Halo? No, dzisiaj chyba ze 4 telefony dostałem łącznie. Same życzenia. Normalnie, dzień dziecka. O północy. Dobra, kamer dostał dropa. No dobra, ludzie. Dziwowe życzenia. No tak wyszło. Fajna gierka. No całkiem spoko. Aha, Adam jeszcze dostał tego. Disconnecta. Indie dawaj next time slama. Nie no, kończymy ludzie już, bo... Można przeginać, niestety. No dobra, ja myślę, że właśnie to z... Chociaż chwila. Odpadł nam ten, który mógł wygrać to teraz. No dobra, to ja też tutaj myślę, że już sobie pójdę. No bo dobra, ciśniemy. Raz, dwa, trzy. Miazga, miazga. Dobra. Nie, fuks. Jaki fuks. Jednostronne miazgi. Co to za podejrzane telefony po nocach? Nie, no nie podejrzane, ludzie. Nic nie... Nic tutaj nie ma podejrzanego. Jestem dobrym obywatelem. Chyba. Oho, chyba przegiąłem. A nie, dobra, nie mam w ogóle ognia. Remote D. To jest świetne, więc to weźmiemy. Dzięki temu w ogóle moje bomby mogą od razu szybciej eksplodować, jak chcę. Super. Już tak skillowo się zaczyna powoli robić, wam muszę powiedzieć. No, jeszcze tracerta dostaniemy. Ej, to straciłem remote'a przez to? Ej, bez kitu, straciłem remote. No, a no. I się sam zabił. Nie mogę z siebie czasami po prostu. Dobra, ziomek, jak idzie ziomkowi, bo on tutaj to może ugrać. Gdzie jest ziomek? Ziomek! A, tutaj jest ziomek, dobrze. Zwykle się zabijam cały czas samemu. No, dzięki, Lusius. Co za lipa starka w ciebie sypa, mówi Kamel. Padło. Shiro wygrał. Shiro pierwszy ten pucharek. Ale te pucharki dokładnie mi przypominają tą grę, tylko nie wiem, jak ona się nazywała. Albo na M, albo na T. Z
strasznie stary, ale mega ją lubiłem jak byłem mały. Też takiego Bombermana sobie dużo grałem. Jak, no, nie było internetu wtedy oczywiście. Tam można było rzucać. Takie cztery roboty, w każdy wrogu się spawnował, nie tak jak tutaj. Dziko. O, kogoś nie ma, a to szkoda. Bum. Przyjmij tą bombę na klacie, bracie. Piu. Serio? Z żadnych buffów? Nic? Oho. Oho. Dobra, chyba zginąłem. A nie, nie ma... Dobra, luzik. Wszystko wyliczone. Wiem. Ja jeszcze go pokonałem. W ogóle nie było w tym farta żadnego. Wiedziałem, że mogę przeżyć w tej pozycji. Indie, dawaj teraz Minecrafta. Oj, ma jak dług? Oj. I don't think so. No. Ten co ma za bomby? Methos. Przechodzę przez ściany. Siema potworek. Kiedy kolejny stream? No w środę. Prawdopodobnie o 21. Może ciut wcześniej, zobaczymy. W piątek nie mam zajęć. Oh yeah. No dobra, ziomek, dawaj. Wierzymy w ciebie. Mikruj. A to chyba Nuvi ma te właśnie takie bomby w ogóle na kilometr. Jak tak się upił, chce grać w Minecrafta. Chyba obydwaj mają te power bomby. Ale dziwne coś jest z tą muzyką, nie? Bo tak niby działa, niby nie działa. Nie wiem o co chodzi. A to jest taka klimatyczna też muzyczka. O, draw się zrobił, super, czyli nikt nie wygrał, lol. No to peszek ziomek. Jest muzyczka. Nie nas ta muzyka, to już grać można. Aha, sam na się sobie wybuchłem minę znowu. Dobre APM tutaj, nabijamy. Mamy mi tak jak trzeba trochę. No i sam siebie znowu. Dobra, ludzie, ja kończę póki co. Dzięki wszystkim bardzo mocno dzisiaj za oglądanie, za śledzenie. Follow Indie StarCraft, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Dzięki dzisiaj wszystkim bardzo mocno za donaty. Między innymi Chaco, dzięki wielkie, Monkey91, no i Kamel, niemalże już cyklicznie. Ogromne dzięki za wsparcie. Aha, no i na mojej stronie możecie się zapisać na powiadomienie na e-maila indiestarcraft.com. No i tam lajkujcie, followujcie, jak tam chcecie. Jutro powinno być to nagranie o 18.30. I to tyle. Follow Indie StarCraft, miłego dnia.